Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I dlatego ja tutaj jestem, a tak podpowiadam, że jak fantastycznie w studio jest Jarek Adamek. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Ale fajny entuzjazm ci zrobiłam. Jarkowi od razu buzia się uśmiechnęła. Czułem się, jakbym wychodził na stadion. Po prostu tłum. Także, szanowni państwo, Jarek tu usiadł w konkretnym celu. Państwo wiedzą, w jakim. My przypominamy, że do waszej dyspozycji jest nasz studyjny numer telefonu i teraz go oczywiście z dużą przyjemnością przypominamy. 65 529 5529 9 i czekamy na państwa telefony przez najbliższe pół godziny. No i nie ma co czekać, tylko po prostu trzeba dzwonić. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taką sprawę. Ja już dzwoniłem kilka dni temu odnośnie przejścia na PKS ulicy Przemysłowej. To przejście jest tak zarośnięte, te gałęzie już są przy samym wejściu na to przejście już przynajmniej 2 metry zachodzą na tą drogę. Cóż, trzeba wziąć to i te gałęzie niektóre są z kolcami. To jest tak niebezpieczne, aby kogoś tam przez twarz czy przez rękę nawet przejechało, no to... Okej, dobrze, dziękuję bardzo. Już chyba wiemy, że tutaj pan taksówkarz dzwonił. 65 529 5529. Dodatkowe dźwięki po prostu tak weszły nam w telefon i w antenę. Niektórym robota dzwoni. Tak to akurat wyszło. Ale to fajnie, jak robota dzwoni, nie? Jak robota dzwoni, znaczy się, że hajsy się zgadzają. Że jest robota i się zarobi po prostu. Także życzymy dzisiaj owocnego dnia wielu tych zagonionych klientów, którzy potrzebują szybko dojechać. Zresztą wszystkim leszczyńskim taksówkarzom tego życzymy. 65 529 5529. Dzisiaj 18 lipca. Święto jakieś? Dzień czegoś? Dzień kawioru na przykład. Jak ktoś nie lubi kawioru, to można sobie poświętować luksus. A jak ktoś lubi? A jak ktoś lubi, to można poświętować i jedno i drugie. Miałem przyjemność. Ale wiesz, spróbować. Tak? Dobra rzecz. Ale jest jeszcze jedno święto, Światowy Dzień Słuchania. I chodzi tutaj o słuchanie ze zrozumieniem. Najlepiej słucha się kawioru. Dobrze. 65 529 5529, albo przy kawiorze i przy szampanie. Szampańskie i frukty. Tak, dobrze. Takie skojarzenie miałam. Ale jeżeli chodzi o kasę, to miałam jeszcze jedno skojarzenie, że jak komuś gorąco, to może sobie śpiewać Hajs, hajs, baby. Zamiast hajs, hajs, baby. To będzie chłodzić, prawda? Może śpiewać. I kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię z Kościana. Miałbym takie pytanie, bo nikt nie potrafi odpowiedzieć. Kiedy w Kościanie będzie w szpitalu przyjmował diabetolog, bo pani poszła na emeryturę, no i nikogo nie ma. Druga sprawa odnośnie informacji. Robiłem sobie pewne wyniki. Po 2 tygodniach zadzwoniła małżonka. Powiedzieli, że jej nie udzielą takiej informacji, że trzeba osobiście. No to zadzwoniłem ja. Powiedziała mi pani, że jeżeli przyjdą wyniki, to oni telefonicznie będą informowali. Oczywiście nie było takiej informacji. No to w końcu pojechałem po te wyniki. No i pani mi powiedziała, one są u pani doktor. Ja mówię, po co pani doktor, jak pani doktor nie przyjmuje, poszła na emeryturę. No to znów małżonka zadzwoniła do recepcji i pani jej powiedziała, że ona tych wyników nie poszuka, trzeba przyjechać osobiście. No ale osobiście... Miesiąc czasu próbuje zdobyć wyniki.
No i nie ma. To jest szpital, pojadę, tak? I są niby są w szpitalu, w mojej kartotece, ale pani ich nie chciało się zajrzeć, czy one są. No to była taka moja uwaga odnośnie przekazywania informacji kościeńskim. Ale koniec końców, dostał pan te wyniki, czy do dzisiaj pan czeka na nie? Do dzisiaj czekam. Do dzisiaj pan na nie czeka. Ciekawa historia. No, ciekawa. Do lekarza. Jak już pani doktor poszła na emeryturę. Tak, jak już pani doktor poszła na emeryturę, no to jest po ptokach, no to już kobieta jest na emeryturze, życzymy jej miłego wypoczynku. Tak, niech wypoczywa, oczywiście. Natomiast ktoś... Chciałbym dostać moje wyniki. Które jeszcze pani zdążyła, doktor mnie... Okej, ale jak rozumiem, pani doktor leczyła więcej osób, może ktoś z naszych słuchaczy wie, jak sobie z tym poradzić i do kogo trzeba uderzyć, żeby to z tej szafy wydobyć w kościańskim szpitalu. Zobaczymy, może ktoś zadzwoni. Dziękuję bardzo. Ja również, miłego dnia. Ciekawa historia. Mam nadzieję, że tam jest jakiś ważny powód, dla którego... się to trzyma, a nie, że widzi mi się. Dobrze. Swoją drogą, wyniki, jeżeli to są wyniki takie laboratoryjne, to one powinny być też online dostępne, nie? Dzisiaj w większości podmiotów medycznych sobie z domu te wyniki zaglądamy. Tylko trzeba jakieś kody tam podać zawsze. 65 529 5529. Na razie problem z kościana. Może państwo zadzwonią z jakichś innych ciekawych okolic i powiedzą nam, jak tam przed weekendem u was, jak tam woda w jeziorach ciepła, grzyby rosną, może coś ciekawego nam powiecie. Jarzębiny są czerwone. Już są? Na początku lipca już były. Ojej, to szybciutko. Bardzo szybciutko. Gdzieś pod koniec wakacji. No kiedyś to w ogóle dopiero we wrześniu. Kiedyś to nie? było, nie to co teraz. W zeszłym roku były w sierpniu, a teraz już na początku lipca przyuważyłam. Ale kasztany w kwietniu były rzeczywiście przed maturami, więc wszystko idzie dużo szybciej. U niektórych kasztany częściej, nie? No dobrze, nie było tego, że... Interesująca uwaga. Wybrnij z tego jakoś, Jarek. Wybrnij z tego, ja cię proszę. Ja się teraz... Gdzie ten umysł kroczy? Jakimi górskimi szlakami? Mój jest już na wakacjach. Po serpentynach. Dobrze, szanowna pani, jeszcze przed wakacjami, jak rozumiem. Tak. Dobrze, to ja też. 65 529 5529. Możecie nam zadzwonić i powiedzieć albo o jakimś problemie, albo o czymś bardzo interesującym, co się u was dzieje i czy może to będzie takie coś, co będzie warto pokazać całemu światu, a więc zapraszam. Gdyby państwo mogli widzieć minę, no w radiu nie widać, no to mina Jarka była bezcenna. Chociaż z drugiej strony czasem niektóre miny słychać. O tych uwadze o kasztanach. Dobrze, czekaj, już mamy telefon, a dokładniej te. O, nie, no, jednak nie. Jeszcze raz proszę spróbować. 65 529 5529. Będzie dobrze, jeżeli tutaj ktoś wykaże się cierpliwością i po wybraniu numeru zaczeka, żebyśmy zdążyli odebrać. Może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w temacie końca remontu ulicy Wolińskiej. Bardzo pięknie zrobiona. I oczekujemy przywrócenia dawnej prędkości ograniczonej na tej ulicy do 70 na godzinę. A jak przyjedzie tą ulicą, to nawigacja w samochodzie pokazuje, że 70 można jechać, a żadnego znaku drogowego nie ma. No nawigacja to akurat chyba nie jest jakimś tutaj wyznacznikiem, no. Nie, ja rozumiem, tylko że tam GPS pokazuje, że 70 może być, a kiedyś była tam. Ograniczono prędkość do 50, że teren zamieszkany, ale... z powodu podobno, że złej nawierzchni drogi. No dobrze, no postulat możemy oczywiście przekazać. Czy można tam 70 wprowadzić? Oczywiście zapytamy. Okej. No, bardzo proszę. Bo GPS-em to się państwo tam nie sugerujcie, tylko znakami raczej, żeby tam, wiecie, jakiś teren łowiecki nie powstał. Sympatyczny, bardzo. Dla panów funkcjonariuszy w białych czapkach, których pozdrawiamy także dzisiaj bardzo serdecznie.
na Wolińskiej. Póki co 50, jest prośba o 70. Zobaczymy, czy miasto uzna, że można. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z taką prośbą. Jest bardzo ładny parking, ulica Konkoleska, a jak się wie, że na osiedle Armii Krajowej. Nie wiem, kogo ten parking jest, czy to jest prywatne, czy to spółdzielnie podlega, ale mam taką prośbę. Tam po prostu powystawiane są krzesła biurowe, na których siedzi mnóstwo misi pluszowych. No przy ogrodzeniu. No ja myślę, że w takim miejscu no trochę to powinno być uporządkowane, a nie no taki w cudzysłowie trochę czat zrobiony. No jest to jednak miejsce przy głównej drodze i myślę, że no ktoś powinien się trochę tym zainteresować, bo no wygląda to strasznie. Jak pada, to misie mają pelerynki przeciwdeszczowe ubrane. No nie wiem, czy to jest ozdoba tego osiedla, no ale jest to bardzo charakterystyczne do tego miejsca, także... Ale panią to jakoś oburza, że te misie na tych krzesłach? No może nie oburzam, ale ja nie wiem, czy w takim miejscu, no takie dekoracje to są naprawdę no coś ładnego, coś takiego, co postroi to miejsce, czy... No może nie oburza, no nie przeszkadza to jakoś, ale no nie wiem, czy to jest dobrą wizytówką w takim miejscu, na takim osiedlu. No proszę sobie zobaczyć, ja na przykład wczoraj tam przejeżdżałam, no to jest masakra, tych misi tam siedzi ponad 10 sztuk, no to ja myślę, że to, no nie wiem, czy akurat jest to miejsce do takich eksponatów. A, myśli pani, że wiesz, że ktoś do Leszna widzi takie misie i stwierdza, że trzeba uciekać. Się zastanawia, trzeba co uciekać. To jest, czy to jest plac zabaw, i trzeba czy to uciekać. Jest po prostu, no tak trochę, nie wiem, no trochę cyganeria taka wydaje mi się. No tam jest dużo takich rzeczy, które uważam, że no nie są dekoracją akurat tego osiedla. A może ktoś inny ma inne zdanie no na ten właśnie, temat, tak tylko, może... No tylko zgłaszam, bo no wydaje mi się, że no nie jest to coś, co przyciąga wzrok pozytywnie, ale no być może, że komuś innemu się to podoba, no. Proszę to zobaczyć. No, z pani opisu to mnie tak zabrzmiało dosyć sympatycznie, sobie misie siedzą na krzesełkach. Krzywda im się nie dzieje, bo jak mówi pani, pelerynki dostają, jak pada. Latem, rozumiem, otrzymują jakąś formę zacienienia, względnie napój chłodzący, pluszowy. No dobrze, co państwo myślicie o tych misiach na Konkoleskiej? No właśnie, no tak, wie pan, jak zaczniemy się przy parkingach osiedlowych, każdy wystawiać, co będzie chciał, no to tak myślę, że trochę się Leszno zrobi no ciekawym miejscem. No, sobie tak, każdy... Tak nie wiem, no wydaje mi się, że to nie bardzo. Ale no, no. Być może, że akurat ja mam taki gust, że mi się to nie podoba. No dobrze, dziękuję bardzo. No co by to było, jakby se każdy zaczął wystawiać. Ty misie, ja delfinki, ktoś inny pingwinki. I co to ma być w ogóle? Granda. Odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry, słuchamy. Ja do pana Jarka. No słuchamy. Już kilka razy dzwoniłem w sprawie tu osiedla Pożegowo. To jest na całym osiedlu 30 na godzinę. A to wie pan, jak sobie jadą? Tam by autostrady sobie zrobili. To na ulicy Podleśnej. Tu dzieci do szkoły chodziły i chodzić będą. Ale tu nikt nie zważa na to, że 30, a policjanta w ogóle nie wie dać. Żeby przyjechali na kontrolę, zobaczyli, co się tu dzieje. Osiedle Pożegowo w Gostyniu, jak rozumiem. Tak. Dobrze, no cóż, pozdrawiamy policję gostyńską. Panowie policjanci, no mieszkańcy mają problem z tymi, którzy na osiedlu między domkami sobie śmigają i moim zdaniem to właśnie panowie policjanci powinni tutaj raz, drugi, trzeci, a i Skarb Państwa się ucieszy. Motocykliści tacy młodzi, tak. To sobie nawet nie jedzie jeden za drugim, tylko jadą w trójkę ulicą sobie. No tak. No policja, zdecydowanie gostyńska policja tutaj myślę, że powinna interweniować, no bo to są takie zachowania, które w wielu miejscach niestety mają miejsce. Wczoraj o tym rozmawialiśmy z komendantem leszczyńskiej policji, który powiedział nawet, że ostatnio taką akcję mandatową przeprowadzili. 21 mandacików wlepili na jedną akcję, więc na Pożegowie myślę, że podobnie można by zadziałać. Znaczy tu pozdrawiamy gostyńskiego komendanta. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Na początek tą panią od tych miśków i tak chciałem tylko powiedzieć, że no w sumie o gustach się nie dyskutuje, ale zazdroszczę tej pani, bo chciałbym mieć problemy tego typu, że na przykład mi tam misie przeszkadzają, no bo nie rozumiem
To pani chyba nie ma większych problemów, zmartwień, tylko pozazdrościć, że tak ją estetyka tych misi razi w oczy, no bo dla mnie to byłby fajny widok popatrzeć na takie zabawne misiowe pyszczki od rana. Pozdrawiam, miłego dnia, miło wszystko. Dziękujemy, bardzo miłego dnia również. Właśnie. No i mieszkacie tam w tych okolicach, to powiedzcie, albo jeździcie dwunastką do miasta przez Skankoleską. Koleżanko, ja tu kawę mam. Bądź tak miła i tutaj, bo tu patrz, jakieś kopytka końskie, wiesz, gnęły. Akcje nożne zaczęła wykonywać, a tutaj ten stolik przy naszej tymczasowości, o której państwo wiecie, to on taki jest... Ruchomy. Lekko. Byłbyś misiu takiej brązowej władki. Miałbym. Mamy swojego misia i kolejny telefon. Halo? Dzień dobry. Ja dzwonię tutaj jako mieszkaniec Osiecznej z takim małym zapytaniem, bo u nas jest jeziorko i mamy parking płatny przy tym jeziorku. A na Dębcu również mamy jeziorko, ale parking jest dużo większy i nie jest płatny. Uh-huh. I dlaczego tak to jest? Ja myślę, że gmina sobie ustaliła ten parking płatny, tak mi się wydaje. I co gmina, to inny pomysł na parking. To letnisko jest gminne. Tak mi się wydaje, że tam być może jakiś podmiot po prostu pobiera opłaty, natomiast parking jest gminny. Pytanie, ile gmina na tym zarabia? Możemy zapytać, i czy to jest taki poważny punkt dochodów gminy, parking przy letnisku. Dobrze. Także to nie ma chyba od głównego jakiegoś postanowienia, tylko sobie samorządy to już między sobą ustalają, jak to potraktować i czy można na tym zarobić, na przykład na rozwój gminy i na przykład na rozwój letniska. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam, teraz robimy krótką przerwę. Po krótkiej przerwie wraca temat dla reportera i potrwa on jeszcze przez 10 minut. Jarek Adamek jest przy telefonie, mamy kolejne połączenie. Mamy telefon, dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja w sprawie placu zabaw ulicy Średniej. I wie pan, tam jest takie miejsce wygrodzone od śmietnika. My ten parkiem dzieci rozebrały prawie i teraz przychodzą sobie dzieci z placu zabaw na ulicę. Czy by to było możliwe po prostu załatać dziurę? Uszkodzone ogrodzenie, okej. Uszkodzone... No, ogrodzenie. Dobra, dziękuję bardzo. Filip Wybierski przyszedł w temacie sprzed kilku dni o obwodnicę góry. Tak, państwo dopytują też, nasi czytelnicy portalu LKPL pytali o to, kiedy będziemy mogli pojechać obwodnicą góry. Ta budowa też stwarza niewielkie problemy, może nie tyle niewielkie, co jakiekolwiek problemy związane z komunikacją w samym mieście. Informacja taka od Dolnośląskiej Służby Drugiej Kolei, że obwodnicą mniej więcej w połowie września, termin umowny, który był wyznaczony na połowę sierpnia, zostanie przedłużony mniej więcej o 2-3 tygodnie. Tam jeszcze są problemy związane z siecią gazową, no i dlatego to przedłużenie terminu, no i później jeszcze pozwolenie na użytkowanie, wszystkie odbiory, więc mniej więcej w połowie września ta obwodnica powinna być udostępniona do ruchu. Bardzo serdecznie dziękuję. W połowie września, więc jeszcze 2 miesiące. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja mam taką sprawę trochę może dziwną. Wczoraj na ulicy Święciechowskiej, przechodząc naprzeciwko akwawitu, jechało państwo, może tak ludzie 40-35 lat, on i ona, i nagle podjechała samochód policyjny i wysiadła młoda dziewczyna, policjantka, i mówiąc do nich po angielsku. Oni oczywiście, nie znając pewnie angielskiego, nie wiedzieli, o co chodzi, a ona tylko dokument, dry, czy jakoś, ja oczywiście też nie znam tego angielskiego, ale się domyśliłam, że to pewnie język angielski. I byłam po prostu zbulwersowana.
ale za chwilę wychodzi kierowca z tego samochodu policyjnego i pewnie jej tam może pomagał czy tłumaczył, ale ona też widocznie się jąkała, bo kiepską taką angielszczyzną mówiła. No ale poszłam sobie dalej, już dalej nie słuchałam jej. Byłam zdziwiona, że w Polsce policja odzywa się do Polaków po angielsku, ale po jakimś czasie spotkałam znajomą i ona mówi, ja jej ten przypadek opowiadam, a ona mówi, że jej tam sąsiadka, zdaje się sąsiadka, młoda dziewczyna jest na stażu lekarskim w jakiejś przychodni i też pan dyrektor jej powiedział, że powinna mówić do pacjentów po angielsku. Więc ja już nie wiem, jak to jest, czy to taki jakiś nakaz, czy oni się uczą angielskiego, no czy niech, co. Niech się to uczą, niech się uczą. Ale ci pasażerzy, te osoby, które podróżowały tym samochodem, one to byli Polacy? Tak, ona była dziewczyna w polskim mundurze, białą czapkę. Nie, nie, to, że policjantka była polska, to ja pytam o tych ludzi z tego samochodu, który był tam zatrzymywany. Czy... Nie, oni jechali rowerem po chodniku. Ach, rowerem jechali. Tak. A to ja już rozumiem, bo po chodniku rowerem jeździć nie wolno i tłumaczymy to po polsku i jakoś nie dociera, to może jak po angielsku zaczniemy tłumaczyć to. Nie, proszę pana, nie. Ja byłam tego świadkiem, bo przystanęłam. Ona podeszła do nich i zaczęła do nich mówić po angielsku. Mówiła dokument. I później coś tam mówiła drive, czy jakoś tam, ja się nie znam, ale ja mówię, myślałam, że to co chodzi o drogę, że pewnie może nie jechali po jezdni, tylko po chodniku. No i dlatego się dziwię. Ale te osoby się odzywały jakoś i mówiły po polsku? No oczywiście, nie rozumiały po prostu, o co ona ich pyta. Tylko ja też się później pewnie, oni się też zorientowali, że chodzi o dokumenty. Może, bo ona mówiła dokumenty. No i mówiła naprawdę po angielsku, więc dlatego ja się chciałam spytać, czy to taki jakiś przepis, czy co, że one mówią po angielsku. Naprawdę, może mnie ktoś słyszy z tych państw. Zdumiewająca rzecz, powiem szczerze, przebiła pani mi się w tym momencie. Może ktoś wie coś więcej na ten temat, to niech zadzwoni. Mamy jeszcze 5 minut audycji. Bo myślałam, że to jakiś przepis. Nie, myślę, że... Coś, bo mówię, że ta moja znajoma mówi, że dyrektor przychodni też kazał tam młodej starzyce mówić do pacjentów po angielsku. A to której przychodni? No, nie wiem, tylko gdzie. Aha, ona pochodziła z Lasocic, a tutaj gdzieś, nie wiem, gdzie była na stażu, po prostu tylko taka rozmowa gdzieś była. Ktoś mówię, że to może jest ustawowo albo co? Nie wiem, może ktoś rzeczywiście wie na ten temat. Dobrze, to może ktoś nam się odezwie i powie i wytłumaczy. No, nie ma chyba ustawowo, natomiast miłą rzeczą jest, jeżeli różne osoby wykonujące różne funkcje takie wymagające kontaktu z ludźmi i jakiś język obcy znają. Może pani policjantka miała akurat ćwiczenia. I kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Proszę pana, to byli Ukraińcy, ci rowerzyści. Zaczyna nam się rozjaśniać sytuacja. Dziękuję bardzo. No, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No nie, bo jak pani krzyczała dry, to bym rozumiał, że tu po niemiecku, ale rowerzystów było dwóch, to dlaczego ona krzyczała dry? No, widzicie. Widzicie, jakie to rzeczy się zdarzają na ulicach. Jedziesz sobie, człowieku, rowerem, wyskakuje policjantka i krzyczy dry. W sensie, eins, mein, dry, tak? Jedziesz sobie rowerem, a tu nagle misie przy drodze na ciebie patrzą. I kolejny telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. To jest Radio Elka? Tak, słuchamy. Miło mi bardzo. Proszę pana, często bywam w Osiecznej. I proszę pana, idąc alejką wzdłuż. Wie pani co, jak pani ściszy radio, to nam będzie łatwiej. Już ściszyłam. I często jestem w Osiecznej, idąc alejką wzdłuż jeziora, wchodzi się potem w park.
Bo nawiązując, ja nawiązuję do tej rozmowy, o której pan mówił tam o parkingu. Mhm. A może za te, wie pan co, za tą opłatę parkingową urząd kupiłby od czasu do czasu ławeczkę i postawił w tym parku, bo tam naprawdę takie pustki są. Chodzą starsi ludzie z dziećmi, może by chętnie przy tej, w tym parku usiadły na owce, a tam nie ma żadnej ławki. Mm-hmm. No dobrze, panu burmistrzowi Kosmalskiemu ten postulat przekazujemy, panie burmistrzu. Ławeczka do parku by się przydała. No zawsze w każdym parku by się przydała ławeczka, prawda? Co prawda, potem trzeba by ją jeszcze czyścić. Dzień dobry. Tam było dry. Tak, musi pan, szanowny słuchacz, słuchaczka z rytmem jeszcze udoskonalić. Dobrze. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Odnośnie tej ośrodku tego parkingu, mhm. Odnośnie ośrodku tego parkingu, to... To? Halo? Halo. No odnośnie osiecznej tego parkingu to? Tak. To z tego, co mi się obiło o uszy, to jezioro jest gminne, a parking prywatny się stał. Znaczy prywatny w sensie prywatny, czy dzierżawiony? Osoba prywatna, nie wiem, czy go dzierżawi, czy go No w tym sensie, że ten... jest administracja. No nie, no to wywiemy się w takim razie. No wiem, że parking płatny tam był już od jakiegoś czasu, bo sam tam kiedyś płaciłem. Jak raz drugi byłem. Tak, ale wiem, że pieniążki chyba do gminy nie idą, bo ktoś to albo dzierżawi, albo nawet ten teren kupił. Nie wiem pewne, ale na pewno dzierżawi, jak nie kupił. Okej, okay, no spróbujemy się wywiedzieć, jak tam wygląda obecnie sytuacja. No jeżeli dzierżawi, no to idą pieniążki do gminy, gdyż idą pieniądze z no też, czynszu. No też idą, ale wiadomo, że większy do tego to dzierżawi. No, dzisiaj wiecie, no tak się rodzą fortuny. No, no. Tak, że jak ta gmina na to pozwoliła, no to tak ma, nie? Donald Trump też tak zaczynał, znaczy jego tam pradziadek, że kawałek ziemi gdzieś tam miał, a teraz tak, już... Także życzymy Fosiecznej i takich magnatów także, jeżeli to się zaczęło od parkingu, to okej. Okay. Dobrze. 65 529 529, mówię, ale tu Patrycja już mi pokazuje wymownie na zegar i mówi, że kończymy. A tak nam dobrze szło. To co? No dobrze, odbiorę ci jeszcze jeden Dziękuję. Telefon. Dziękuję, dzień dobry. Halo? Halo? Halo, ale ja tak na koniec jeszcze a propos tej kontroli policyjnej, tam może po angielsku było, może Ukraińcy, ale to wydaje mi się, że pani żądała licencji prawo jazdy albo jakiegoś dokumentu okazującego. Pozdrawiam. Możliwe, że tak było. Możliwe, że tak było. Pozdrawiamy policjantów i pozdrawiamy wszystkie misie pluszowe, które także nas słuchają. Do usłyszenia jutro o 9.15.